W kościele coraz więcej mówimy o nadużyciach w stosunku do osób nieletnich. Wprowadzone są procedury, myślimy o tym, w jaki sposób dać przestrzeń bezpieczną dla młodych ludzi. Dzisiaj z moim współbratem, Radosławem Więcławkiem, rozmawiamy o. No właśnie, staramy się zrobić krok dalej i mówimy o osobach dorosłych, którzy w kościele doznali jakiejś krzywdy. Będziemy mówili o granicach, których nie należy przekraczać, o tym, jak te granice definiować, o tym, jak wspierać i jakie są kryteria zdrowego duszpasterstwa. Bardzo Was na dzisiaj serdecznie zapraszam. Puzzle Wiary to podcast o Bogu, Człowieku i Kościele. Nazywam się Dawid Kołodziejczyk, jestem Dominikaninem, a każdy kolejny temat traktuję jak mały puzzle, który buduje obraz wiary. Zapraszam do słuchania. Witam Cię Radku. Cześć Dawidzie. Bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj spotkać i że możemy porozmawiać. No właśnie, w bardzo takim w sumie dość trudnym kontekście, bo prowadzisz jako redaktor Dominikanie.pl projekt, który, przypomnij mi, jak się nazywa? Nazywa się Odbudujmy Dom Rozmowy o Zdrowym Duszpasterstwie. I to jest kolejny z ciężkich tematów, bo tydzień temu rozmawiałem z Martą Titaniec. Rozmawialiśmy o nadużyciach wobec nieletnich, a dzisiaj trochę przenosimy się i zmieniamy kontekst, również będziemy rozmawiać o nadużyciach czy jakimś działaniu przemocowym, ale tym razem nie w kontekście nieletnich, tylko dorosłych. Chciałbym cię najpierw zapytać, skąd miałeś ten pomysł, żeby, żeby w ramach. Właśnie działalności domnika.pl na stronie odbudujmy dom.com realizować projekt dotyczący dorosłych. Skąd to się w ogóle wzięło? Jakaś taka geneza, pomysł. Wiesz co, chciałbym zacząć od tego, że ten projekt ma z założenia charakter bardziej świetlisty niż takim roczny, że naszym podstawowym celem jest wskazanie. Mimo wszystko pozytywnego wzorca dla duszpasterstwa, oczywiście punktem wyjścia dla tego co robimy są trudne doświadczenia, mhm. zarówno które mamy jako dominikanie w naszej prowincji, jak i trudne doświadczenia, które znam, nie wiem, z kontaktu duszpasterskiego, stowarzyszenia ludziom, których znam, historii, o których słyszałem. A w tym projekcie konkretnie te elementy, które tym elementem punktu wyjścia rocznego czy trudnego są świadectwa osób skrzywdzonych, które są w każdym odcinku. To są świadectwa zarówno, które pochodzą z praktyki pracy Fundacji Świętego Józefa, Konferencji Episkopatu Polski, z którą tworzymy ten projekt. Jaki wypowiedzi osób, które są związane ze sprawą Pawła M, naszego współbrata wypowiedzi zaczerpnięte z raportu. No i pomysł jest jakby prosty, on wziął się z potrzeby. Osoby dorosłe wydają się jakoś bezpieczne, czy często spotykamy się z takim nie wiem, wulgarnym stwierdzeniem, że jeżeli ktoś jest dorosły i nawet znajduje się w takiej sytuacji, której byśmy nie pozazdrościli, czy w sytuacji krzywdy wprost, może się spotkać stwierdzeniem, ze stwierdzeniem byłeś dorosły, byłaś dorosła, wiedziałaś, wiedziałeś, co robiłeś. No właśnie chciałem ci to powiedzieć, no bo często się mówi, no halo, no ktoś miał 18 lat, wiedział był jakoś no, już wprawiony w swoim życiu, wiedział co, co się dzieje, podejmował decyzje dorosłe, prawda? Więc dla mnie przyznam, że jakby po tym całej historii, dość długiej historii już, a pewnie jeszcze nieskończonej, rozmawiania o krzywdach, które dokonały się w kościele na nieletnich, wydaje mi się jednak to pewnym nowym tematem. W takim, w takim układzie. Stąd moje pytanie, skąd ci się to wzięło? Czy to, czy to rzeczywiście, to głównie była to sprawa Pawła M, czy... To znaczy, wiesz co, to jest dwojakie. Po pierwsze, jest tak, że dowód osobisty, który w którym metryka wskazuje na to, że mamy więcej niż 18 lat, to nie jest magiczna jakaś taka bariera, która chroni nas przed krzywdą i Osoby młode, zwłaszcza blisko tej granicy 18 roku życia, one są dorosłe wyłącznie z nazwy, często. Wiek, w którym wchodzimy w pewną dojrzałość, zdolność też do, nie wiem, trafnego oceniania sytuacji, stawiania granic, w której zdobywamy wewnętrzną spójność, która pozwala na rozpoznawanie ewentualnej krzywdy bardzo się przesuwa. Mówimy teraz o nowej kategorii ludzi tak naprawdę, czyli młodych dorosłych, którzy ani nie są już dziećmi, bo nie są dziećmi metrykalnie, ani nie są w pełni dorośli. To jest jedno, a drugie jest takie, że sytuacja kontaktu duszpasterskiego jest czymś bardzo szczególnym, ponieważ w momencie, w którym wchodzimy w kontakt duszpasterski, czy to w grupie duszpasterskiej, we wspólnocie, w towarzyszeniu, czy kierownictwie duchowym, w spowiedzi, my wchodzimy w ten kontakt z perspektywy takiej podatności na zranienie, ponieważ wchodzimy w ten kontakt z pierwotnym zaufaniem, że nic złego nas nie spotka. Bo to dzieje się w kontekście kościoła, dzieje się z, w kontakcie z osobą, która przynajmniej teoretycznie powinna być na wysokim poziomie moralnym. I nie chodzi mi tylko o księży, chociaż przede wszystkim, ale również o osoby konsekrowane, czy kobiety, czy mężczyzn, i świeckich liderów. Tak się zastanawiam, bo powiedziałeś o tych młodych dorosłych. Czy to jest ta także jedyna krzywda, która dokonuje się na osobach, które ukończyły już 18 lat? Tak to zdefiniujmy. To są tylko i wyłącznie takie osoby, które są w, no, w okolicach tego wieku? Czy, czy też myślisz, że to się rozszerza? Mnie się wydaje, że to nie są tylko tak bardzo młodzi dorośli. Mhm. No, bo tak jak powiedziałem, jakby z, takiego, z takiej ostrożności w kontakcie nie powinien być wyłączony nikt. No, bo wszędzie tam, gdzie pojawia się żywa relacja, gdzie wchodzimy z naszym doświadczeniem wewnętrznego życia, dynamizmu, gdzie też odsłaniamy nasze kruche części serca, umysłu, powinniśmy mieć świadomość tego, że no. Odsłaniamy się na krzywdę. Czy mamy 18 lat, czy 16, czy 50, czy nawet 80, możemy doświadczyć czegoś, czego byśmy nie chcieli doświadczyć, i powinniśmy być uważni na sygnały ostrzegawcze. Jesteśmy już w takim momencie, w którym większość materiału ma zebranego, czy umiesz to podsumować, jakby jakie takie główne krzywdy y, ludzie kościoła, tak to nazwijmy szeroko, no bo mówię głównie księża, ale nie tylko, y, jakie kategorie krzywdy są dokonywane na, na osobach, które, które są w naszych duszpasterstwach, są związani z kościołem? Mm. Tutaj nie mam tak precyzyjnej wiedzy. Jakby nie, mhm. nie, nie, nie prowadzimy statystyk, jakby nie, to. Chodzi mi bardziej o to, żebyś się podzielił tymi kategoriami. Wiesz, próbuję sobie to wyobrazić. Nie? Myślę mhm. sobie, no dobra, jedną z takich krzywd, które się narzuca, to może być wykorzystanie seksualne kogoś, prawda? Niby mówimy, skończyła czy skończył 18 lat, więc wolna decyzja tak No ale jakby to jest jeden z tych, z tych rzeczy, które jakby tutaj widzę, ale też pewnie jest cały szereg różnych innych krzyw, które nie są takie narzucające się prawda które, które mogą być które mogą się wydarzać i czy umiałbyś jakoś tak wskazać kilka takich przykładów, które no właśnie które, które gdzieś tam się w tej historii Kościoła wydarzały. Mhm. Zwróciłeś uwagę na wykorzystanie seksualne. To jest rzeczywiście dość drastyczny przykład. I to jest taki rodzaj krzywdy, który wydaje się wręcz jakoś taki, no właśnie, że ten komentarz, no przecież to jest osoba dorosła i wie, jakby na czym polega w ogóle kontakt seksualny. Więc mhm. jeżeli wchodzi w ten kontakt, no to ta osoba powinna wiedzieć. Co się dzieje. Tylko to nie jest tak, że w przypadku osób dorosłych, jakby krzywda seksualna pojawia się na samym początku kontaktu, który ma taki charakter patologiczny. Właśnie wcześniej to, co się dzieje, to są różne formy naruszania granic, począwszy od drobnych form naruszania granic, jak nie wiem, próby. Narzucania swojego zdania, podważania czyjegoś rozumienia świata, próby dalej, jakiegoś powolnego przekraczania granic dotyku, w końcu ośmieszania ta krzywda polega też na ośmieszaniu skarg, które mogą się pojawiać z osoby, ze strony tej osoby dorosłej. I kiedy ta osoba w ten sposób jest, że tak powiem, przygotowana, może nastąpić krzywda, która będzie bardziej drastyczna w postaci tego, że nie wiem, dojdzie do wykorzystania seksualnego, nie wiem, dojdzie do manipulacji po, po, polegającej na tym, że taki lider, czy to świecki, czy duchowny, zażąda pieniędzy, zażąda. Konkretnych zmian w życiu, które będą jakoś sterowane przez te osoby. I wtedy to, to jest ten moment, w którym zadajemy sobie pytanie: jak do tego doszło? Przecież to jest jaskrawo widać, że tutaj jest coś nie tak. Natomiast zanim dochodzi do tego, jest cały szereg takich drobnych kroków, takich elementów, które bardzo powoli doprowadzają do tego, że Osoba, która z zaufaniem weszła w kontakt, doświadczyła osłabienia swoich naturalnych mechanizmów, które miałyby ją chronić. Wiesz, ja trochę specjalnie tak w sposób zadziorny powiedziałem o tym seksie 18 lat, żeby, żeby cię sprowokować. I, I to była moja intencja, bo. Powiedz mi, czy ja dobrze to rozumiem, bo jakoś tak próbuję sobie też ułożyć ze swojej praktyki duszpasterskiej, że to jest trochę tak, że osoba, która jakoś znajduje miejsce w kościele, w jakiejś grupie, wspólnocie, to jest osoba, która w punkcie wyjścia darzy tą grupę ludzi ogromnym zaufaniem. Mhm. Wchodzi w tą grupę z ogromnym zaufaniem i następuje pewien proces, który się wydarza, nie? bo to jakby nie jest tak, że nie wiem, od poznania do krzywdy jest godzina, tak? W sensie to nie są działania przemocowe, że ktoś kogoś gdzieś zamknie, prawda? Tylko najczęściej to się odbywa na, tych relacji, na, na samej relacji i na czymś, co, no właśnie, co jest pochodnym. Powiedziałeś o tym, że te krzywdy, które mogą się wydarzyć, no to właśnie mówiliśmy o seksualności, o przesunięciu granic, o manipulacji, o czasem wykorzystaniu nawet finansowym, tak? czy zmiany życiu. Mhm. Pewnie jeszcze jest jakby cały szereg. Ja sobie też, jako ty o tym myślałeś, gdzieś mi z tyłu głowy chodziła taka konkretna sytuacja z jednego z naszych klasztorów, w którym jakaś osoba była, no właśnie tak bardzo oddana klasztorowi że ja będąc z boku miał taką wątpliwość, taką dużą, nie? czy to nie jest na pewno tak, że klasztor, mimo że tego nie chce, nie? tak nawet jakby z taką świadomością takiej dobroci braci, którzy tam mieszkali, czy klasztor w ten sposób nie krzywdzi tej kobiety, że nawet właśnie przełożenie nie stawiają granic. Nie, ty nie możesz się angażować w tyle rzeczy, czy Wie cały, jakby tak czuję tutaj bardzo dużo takich elementów, które ze sobą współgrają. I, i też zastanawiam się na ile ta Zła wola po stronie kościoła, czy nie kościoła, na ile ona też jest potrzebna na przykład. Wydaje mi się, że czasem krzywdzący może być, tak jak zwróciłeś uwagę, brak granic. Że czasem nam się wydaje, że stawiając granice, my po prostu możemy zranić kogoś tym faktem, że powiemy mu, że nie wiem, czegoś nie wolno albo czegoś nie należy robić. Natomiast tak jak mówisz, to, co jest istotne w Kościele, to trzymanie się pewnych ram, komunikowanie konkretnych zasad, dlatego też w naszych dominikańskich duszpasterstwach akademickich i młodzieży od jakiegoś czasu jest obowiązkowe to, żeby każde takie duszpasterstwo miało regulamin, które określa pewne ramy funkcjonowania, nie wiem spos sposób zwracania się do duszpasterza i tak dalej. W tym sensie to jest takie bardzo sformalizowane. Ty mówisz o pewnych mm -hmm. zależnościach takich nieformalnych. I rzeczywiście, jakby to nie, to, to, jest, to, jest, to nie jest tak, że duszpasterz nie jest odpowiedzialny za to, że ktoś poświęci całe swoje życie i wszystkie swoje siły dla duszpasterstwa. Bo pozwalając na to, jakby my w pewnym sensie wykorzystujemy też czyjąś nie wiem, słabość może chorobę, może potrzebę przynależności, a w gruncie rzeczy w, ty, w, ty, w tym kontakcie duszpasterskim to jakby po stronie lidera jest to, żeby zobaczyć jak można się przysłużyć tej osobie, która wchodzi w kontakt, w kontakt duszpasterski również pod kątem postawienia granic czy, czy, czy wsparcia. Takiego, no nie wiem, zdrowego funkcjonowania w tej relacji. Tym słowem, które ostatnio w ostatnich zdaniach nam się ciągle pojawia, to jest granica. Jak ją poznać? Jak, jak znaleźć tą właściwą granicę? Jak stawiać granicę? Dokąd to właściwie? Czy da się w ogóle udzielić jakichś takich rad? Albo inaczej, jak te granice mogą być łamane, na co zwrócić uwagę? Mhm. Więc zadałeś bardzo dużo pytań naraz. Zacznę od tego, po czym poznać, że moje granice mogą być naruszane. Pierwszą reakcją, która rodzi się w takim zdrowym organizmie, w zdrowej osobie na naruszenie na granic, to jest gniew. Gniew, jakiś taki wstręt, zażenowanie, może. Później to się może wiązać z jakimś smutkiem, czasem naruszenie granic po naszej stronie może wiązać się z poczuciem winy, że jakby nie, nie dałem sobie rady z tym, żeby jakoś zastopować to, co się dzieje. Więc zasadniczo mówiąc, ogólnie i bardzo z grubsza, o, o tym, że nasze granice są naruszane, będzie nam mówić nasze serce. O tym, że nasze granice są naruszane, będzie nam mówić to, że będziemy czuć się źle w danym miejscu. I powinniśmy ufać temu, co mówi nam nasze serce. Ciekawy jestem, czy mogę się z Tobą zgodzić. Weź pod uwagę moje patrzenie na to, no bo jak gdzieś jestem też przekonany, że można. Moje granice mogą być naruszone, pomimo tego, że, że we mnie nie będzie się działo to wszystko, o czym mówisz, bo nie wiem, mogę być wkręcony w coś no. i wykorzystywany w taki sposób. Nie? Wyobraź sobie, że nie wiem, jestem młodym dorosłym, angażuję się w duszpasterstwo akademickie, jestem świetnym grafikiem, więc no i duszpasterzy to i liderzy to jakoś znaleźli, odkryli, to dają mi kolejne zlecenia. Ocenia kolejny plakacik, kolejny Facebook, coś tego mnie to kręci, no bo przecież jestem w całym tym, wiesz, na tym haju. Ludzie mnie chwalą, mówią, ale super grafika, tu mi wyszło. I, a jednocześnie zawalam studia. I mówię sobie, a tam studia są nieważne. Najważniejsze to jest Ewangelia, Pan Bóg, głosimy. Tutaj świat się zmienia. Mhm. Wiesz, co. Bo. Jakby są różne momenty w tym naruszaniu mhm. granic, tak jak zwróciłeś uwagę też, stawiając pytanie, że ja mówię o tym pierwszym momencie, że kiedy ktoś po raz pierwszy robi nam coś złego, w takim sensie, że próbuje naruszyć nasze granice osobiste, nasze granice komfortu, nasze granice tego, co, co, co w ogóle należy się w relacji innym od nas, to będziemy Czuli te wszystkie emocje, ale często, jeżeli zignorujemy ten pierwszy sygnał, nie będziemy tego więcej czuli. Albo po prostu będziemy się czuli wypróci, będziemy się czuli jacyś przytłumieni. No bo to jest pewien proces, który możemy w sobie rozwinąć, tak, żeby że jakoś sami możemy też wewnętrznie ośmieszać to, co, 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 co czujemy, czy jakoś relatywizować. I rzeczywiście my. W pewnym momencie przestaniemy czuć, nie wiem, złość czy smutek, kiedy nasze granice są naruszane, ale może to skutkować na przykład tym, że będziemy, nie wiem, przygaszeni, czy jakieś inne będzie miało to, jakoś, w jakiś sposób się to będzie na nas odbijać. Natomiast często, kiedy dalej nie da się tego poznać po tym świecie wewnętrznym, to nam może świat zewnętrzny powiedzieć o tym. Mm. Czyli nie wiem, może się okazać, że rodzina nam mówi. Słuchaj, może jednak za dużo czasu poświęcasz na robieniu tych plakacików. Może jednak nie powinieneś zawalać studiów. albo nie wiem, ktoś bliski przyjaciel mówi, stary kiedyś mieliśmy czas na to, żeby pójść na piwo. Pójść na piwo, teraz już nie, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, tylko. Jakby to duszpasterstwo i duszpasterstwo. Wiadomo, że to nie zawsze jest trafne, no bo po prostu czasem mamy prawo do tego, żeby zmienić nawyki, mhm. ale ten, te, te, te zewnętrzne głosy też mogą nam to podpowiadać. Czy moment, który nam może powiedzieć o tym, że coś jest nie tak, kiedy my zgłosimy problem na zewnątrz, będziemy czuli, że coś jest nie tak i to nie zostanie wysłuchane. To serdecznie radzę, że jeżeli my w duszpasterstwie wobec lidera świeckiego czy duchownego zgłaszamy coś jako problem i on to bagatelizuje, olewa, wyśmiewa, yy, ignoruje cokolwiek yy, to radzę uciekać z takiego duszpasterstwa. Może jeszcze to nie jest powód do tego, żeby zgłaszać to do, 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 do przełożonych, chyba że już nastało jakieś takie bardzo radykalne naruszenie granic, czy w ogóle działanie, które ma nie wiem, znamiona przestępstwa. Natomiast taki brak zdolności do przyjęcia krytyki ze strony lidera to jest sygnał, że zdecydowanie dzieje się coś nie tak, że to nie jest osoba, która powinna piastować te funkcje. Ja tam jestem zawsze za zgłaszaniem przełożonym i to co więcej w oficjalny sposób, jakimś mailem albo pismem, żeby zostało, wiesz. Moje doświadczenie mówi, że jednak ja mam duszę administracyjną, to prawda. Pismo to pismo, zostaje. I tam ostatnio gdzieś miałem jakąś taką sytuację, że moi przyjaciele, tacy w ogóle absolutnie zirytowani, zezłoszczeni, skarżyli się, że jakiś ksiądz im nie udzielił komunii do rąk. Mówię, napisz do biskupa. I wyobraź sobie, że biskup podpisał na maila grzecznie, elegancko. Nie wiem, czy wyciągnął konsekwencje zaistniałej sytuacji i tego konkretnego księdza, no, ale przynajmniej jest taki, wiesz, zwrot, że, że jest jakiś temat, nie? Gdzieś tam znaczy, gdzieś wiesz, tu, tutaj już jest mowa o naruszeniu konkretnej normy, tak? Mhm. Kiedy... Mówisz o komunii. O komunii, tak. Kiedy... I tu że rzeczywiście w momencie, w którym jest naruszenie konkretnej normy, to zgłoszenie uważam, że nie tylko jest dobrze widziane, co jest konieczne, nie? Jest obowiązkiem nawet. Jest obowiązkiem, i uważam, że powinniśmy się wyzbyć takiego myślenia, że napisanie informacji dla przełożonego, czy list, w którym my zwracamy uwagę na to, że stało się coś, co było, nie wiem, naruszeniem normy, co nas skrzywdziło, że to jest donosicielstwo. To jest taki... To jest element obowiązku, moim zdaniem. To jest element obowiązku, a takie myślenie właśnie o tym by byciu sygnalistą jako o donosicielstwie, no to jest jakiś... Może trochę relikt z czasów dawnych, kiedy rzeczywiście bycie, jakoś współpracowanie z władzą czy, czy tak zwane donoszenie było czymś, to, wspieraniem jakiegoś systemu, który był opresyjny. Natomiast jeżeli chcemy, żeby Kościół był przestrzenią, w której. Hierarchia wspiera nas w egzekwowaniu dobrych standardów, no to trzeba hierarchów informować o tym. Począwszy od proboszcza w parafii, potem, czy nie wiem, przeora w klasztorze, przez prowincjała w prowincji, biskupa w diecezji. I tak dalej, i tak dalej. Tak, ja zdecydowanie jestem za wiesz, tak sobie myślałem teraz, kiedy mówiłeś o sakramencie spowiedzi, do którego my tak zewnętrznie, jako bracia, przecież nie mamy dostępu. I wielokrotnie może się zdarzyć tak, że Ktoś się chociażby niegrzecznie zachowa. To nie znaczy, że złamie jakąś, nie wiem, zasadę czy jakiś kanon. No, ale jeżeli takich niegrzecznych zachowań, jeżeli tego typu sytuacje miałyby się powtarzać, prawda, no to, no to już jest sygnał dla przełożonego, no trzeba, trzeba coś z tym zrobić, nie? I, I ja jestem głęboko przekonany o tym, że taki moment, właśnie informowania, jest. Dobry, dobrą postawą, która mówi, ja mam troskę o to. Nie? Bo, bo zobacz, bo, bo to jest tak, że okej, okay, może mi się tam nic nigdy nie, nie, nie stało i tam jest w porządku, ale to może być tak, że ktoś kogoś innego to bardzo dotknie, więc, więc ja jestem zdecydowanie za tym. Kiedy mhm. mówiłeś o tych zewnętrznych głosach, jeszcze to się zastanawiałem nad tym, czy, czy zgadzasz się ze mną, że takim dodatkowym miernikiem. W tej kwestii przesuwania granic, że takim dodatkowym miernikiem jest wtedy, kiedy coś się wydarza i ty boisz się. Opowiadać na zewnątrz, tak naprawdę o tym, co się tam dzieje, nie? że jakby trochę myślisz sobie, oni by tego nie zrozumieli. Mm -hmm. że to, to, to dla mnie jest takim bardzo często sygnałem, że ktoś mówi, no, jak, jak ja bym powiedział, jak to jest dokładnie w wspólnocie, to ktoś by inny nie zrozumiał. Nie? To mi od razu pokazuje, znaczy, że coś tam być może jednak nie jest do końca. Tak. W naszej tej serii Odbudujmy dom, w ramach rozmów, które prowadziłem, czy prowadziliśmy razem z, ze współprowadzącą, te, ten problem się pojawiał. Jakby ten, ten, to jest bardzo ważny sygnał ostrzegawczy, kiedy ja mam poczucie, że no, nikt nie zrozumie tego, co się dzieje w naszej grupie. Że to my rozumiemy, bo my jesteśmy wewnątrz i dla nas to jest ok, ale że jak to opowiem na zewnątrz, to ktoś powie, że, że w ogóle to jest przestępstwo. Tak? I to jest jakby często sygnał, że rzeczywiście może dziać się coś bardzo poważnego tutaj. Nie? Natomiast wracając do tego momentu, kiedy mówiłem, że żeby zwrócić uwagę, kiedy sytuacje nie są takie bardzo jaskrawe. Nie? No, często zdarza się, nie wiem, że zwłaszcza w naszych duszpasterstwach, ponieważ między braćmi my też dużo ironizujemy, tak? żartujemy z siebie i tak dalej. No ale powiedzmy, że to, co jakby uchodzi między braćmi, nie powinno dziać się też w duszpasterstwie. Czy tam, nie wiem, ja sobie mogę zażartować, czy ty możesz sobie zażartować z tego, jakie mam uczesanie, albo jak wyglądam, tak? Ja to jestem w stanie jakoś przyjąć, bo jesteśmy na, w relacji, która jest równa, tak? To przyjmuję, że to jest z jakąś życzliwością. Natomiast zdarza... Jednak jesteś optymistyczny. O cóż. Mimo tego, że spodziewam się najgorszych rzeczy to po ludziach, to z drugiej strony ufam w to, że mogą mnie spotkać też te najlepsze. Ale kiedy działoby się to w duszpasterstwie, że nie wiem, ja na przykład wyśmiewałbym czyjś wygląd, czy żartował z niego, jakoś ironizował na temat tego, jak ktoś wygląda. Powiedzmy, jeżeli zrobię to w sposób subtelny. To ktoś mógłby powiedzieć: No nie wydarzyło się nic złego, to jest zwykły żart. Tylko teraz od tego, jak odbierze to ta osoba, zależy tak naprawdę, czy dalej mogę, czy, czy, jakby, czy to jest w porządku w pewnym sensie. I gdyby ta osoba zwróciła mi uwagę, powiedziała: Słuchaj, nie powinieneś żartować ze mnie w, te, w, te, w ten sposób, bo to mnie po prostu boli. To ja powinienem przeprosić i po prostu więcej tego nie robić. Mhm. Natomiast gdybym ja zaczął to wyśmiewać dalej, że słuchaj, no tak ja, to są tylko żarty, ty po prostu kwasisz atmosferę i tak dalej, no to dla tej osoby powinien być to sygnał, że ja nie jestem osobą, której można zaufać w kontakcie duszpasterskim, w którym nasza relacja jest skośna. Czyli nie jesteśmy równorzędni, ja jestem gdzieś w roli duszpasterza, bo ja nie umiem przyjąć krytyki, która jest uzasadniona, tak? Ktoś może sobie, ktoś może nie mieć prawa, nie mieć ochoty, żeby z niego żartować. I do tego ma każdy prawo. Że możemy żartować z siebie nawzajem, kiedy to się mieści w naszej umowie, w ramach re naszej relacji. relacji. Tak. I, y I to nie jest złamanie prawa, tak? Mhm. Ale to jest sygnał, że dzieje się coś niedobrego. Tak? Powiedzmy, gdyby można zgłosić to, to przełożonemu, ale powiedzmy, to tutaj jakby nie dzieje się coś, co jest na, na naruszeniem normy. Jest to naruszenie takiej normy społecznej, że generalnie nie należy robić ludziom, których, ludziom rzeczy, których oni nie lubią, czy których sobie nie, nie życzą, ale nie jest to naruszenie normy prawnej. Natomiast jeżeli okazałoby się, nie daj Boże, że ja, który pozwalam sobie na te żarty, nie przyjmuję krytyki, jestem jeszcze w dodatku jakoś zaburzony osobowościowo, to za naruszeniem granic w postaci żartów mogłyby iść kolejne działania, które by dalej osłabiały system granic tej osoby i doprowadziłoby to w efekcie, nie wiem, do jakiejś manipulacji czy wykorzystania. Tak czuję, że ten temat granic, on w ogóle jest bardzo trudny, bo, bo jednak jest takim bardzo subtelnie gdzieś tam rysowanym nie? i dokonuje się w relacji pomiędzy ludźmi. Nie da się wyznaczyć, powiedzieć dobrze, to mamy trzy punkty weryfikacyjne, jeśli dwa z nich są spełnione, to znaczy, że jesteś wykorzystywany, twoje granice są przesuwane, a jak nie, to nie. Wiadomo, że ta konwencja też naszego życia... I to chyba akurat w tych dominikańskich duszpasterstwach, no ona. No je, je, je... Obecnie nie jestem duszpasterzem, ty jesteś, więc masz większe, większe doświadczenie, ale ona raczej jest luźna, prawda? To znaczy, my, my jednak trochę wychodzimy z naszych klasztorów tacy, jak, jacy jesteśmy, no i tak samo jak sobie żartujemy z braćmi, tak staramy się być w miarę normalnie z ludźmi, więc nie zawsze nam to pewnie czasem to, to, to jakby może być źle odebrane, w szczególności dla ludzi, którzy lubią takie sztywne ramy i zasady. No tak, tak. Czuję, że to, że to jest jakby gdzieś tam ten moment rozeznania jest bardzo ważny, żeby to dobrze widzieć. Mhm. A są takie, wiesz, punkty kontrolne, które byś powiedział, hej, jeśli to się wydarzyło, to już stop, to, to dalej nie wolno iść. Nie, no to na pewno taką granicą jest naruszenie granicy intymności. Mhm. Naruszenie tajemnicy spowiedzi. Tak? Naruszenie tajemnicy. Wyciąganie publiczne spraw, które zostały powiedziane na osobności nieprzyjęcie krytyki właśnie w ten sposób, czyli, czy wyśmiewanie krytyki to są takie sygnały ostrzegawcze, nie? że my często bagatelizujemy to, że ktoś nie wiem ma problem z przyjęciem zwrócenia uwagi, ale w przypadku lidera czy duszpasterza to, to jest naprawdę bardzo ważne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie przyjąć tego, tak, takiego sygnału, że, że kogoś zraniło to, co ten duszpaster czy lider zrobił, no to jest sygnał, że jest naprawdę coś na serio nie w porządku. Też my mówimy o. Chcę do tego wrócić o tym mówiliśmy chwilę wcześniej, ale mówiliśmy o tych takich grubych nadużyciach seksualnych już. Ale samo takie uwiązanie emocjonalne to bardzo. Poważnie może krzywdzić. Sytuacja, w której ktoś uzależnia nas od siebie, staje się jakimś zastępnikiem, nie wiem, powiernikiem, takim quasi kochankiem, kimś, mm. kto, kto, kto nas uwodzi swoim czarem, to, to strasznie rani, i boli, no bo te nadzieje, które ta osoba wkłada. W, w osoby, z którymi ma kontakt, one muszą być zawiedzione. I to, i to potem bardzo boli. To, to rani, to krzywdzi i na to też musimy być wy, wy, wyczuleni. Nie? Kim jest duszpasterz? Duszpasterz jest duszpasterzem. Granice, jakby w, w tym, to są też granice tego, co mogę oczekiwać i co mogę dać. Jeżeli ktoś oczekuje mi więcej niż by wynikało, jeżeli ktoś nie oczekuje, jeżeli ktoś mi obiecuje więcej, niż by wynikało z roli, którą ma duszpasterz czyli nie wiem, sakramenty, wsparcie duszpasterskie, wsparcie pod kątem wiedzy czy takiej ekspertyzy teologicznej, czy takiej prostej, prostych wiadomości mhm. psychoedukacyjnych jeżeli ktoś obiecuje mi więcej, to po prostu kłamie. I on mnie w ten sposób, w ten sposób, narusza też tę te, te relację pasterską. Zmieńmy punkt widzenia kamery i przesuńmy ją trochę na, na ludzi, którzy gdzieś w tej grupie się znajdują i widzą osoby, które są wykorzystywane. Jak takie osoby mogą reagować? Jak takie osoby mogą wspierać? Jak, jak mogą pomagać osobom pokrzywdzonym? Na pewno jest tak, że powinny słuchać. Jeżeli, jeżeli słyszę, że ktoś mówi mi o, o tym, że spotkało go coś trudnego, to należy to brać na serio. Też czymś bardzo ważnym jest to, żeby, żebyśmy pamiętali, że osoby, które doświadczają różnego rodzaju krzywdy, po prostu są między nami. O tym mówią statystyki. I nie chodzi nawet o krzywdy w kościele, ale o różnego rodzaju krzywdy, które dokonują się Poza kościołem, że też język, którego używamy, jest bardzo ważny. Że kiedy ktoś mówi o krzywdzie czy trudnym doświadczeniu, nie powinniśmy sobie pozwalać na to, żeby w jakikolwiek sposób to, nie wiem, właśnie wyśmiewać czy przerzucać odpowiedzialność na osobę, która doznaje krzywdy. Bierzmy to na serio. Należy też, jak można pomóc osobie, która doświadcza krzywdy, no, należy ją zachęcać do tego, żeby szukała pomocy, wsparcia. Nie? Wiadomo, że nie możemy wykonać tej pracy za, za tę osobę. Nie możemy, jeżeli nie, nie zostało popełnione przestępstwo, w sensie, tam, nie wiem, kodeksu karnego, który wymaga po prostu zgłoszenia em, jeżeli nie, nie ciąży na nas obowiązek zgłoszenia, to tak naprawdę nie powinniśmy też wymuszać tego. Natomiast jeżeli widzimy, że z zewnątrz, w ogóle, że dzieje się coś niepokojącego, no to też nie czekając na to, czy, czy osoba, która jakoś doświadcza bezpośrednio tej krzywdy, czy Spokojnie, kontynuuj. Jesteśmy w takiej luźnej atmosferze. Wiem, że już jesteś zmęczony, bo dzisiaj się dużo działo, więc ja przerzucę nasz, przerzucę nasz temat czy naszą rozmowę w te bardziej jasne, że tak powiem, tony palety, bo bardzo mi się podoba nazwa tego projektu: Odbudujmy dom. Bo ona jest taka ładna. I ja sobie tak myślę, że my dotykamy tych ciemnych stron, takiej mroczności naszego, naszego w kościele myślenia. I myślę sobie o kościele cały czas w znaczeniu Kościół jako wspólnota, nie, nie tylko o księżach. Że my w kościele dotykamy tego ciemna i, i słabości, ale my dzisiaj rozmawiamy o, tym, o tych słabościach generalnie po to, żeby iść w jasną stronę. I to mi się bardzo jakby tak podoba, że, że właśnie jest taki moment zatrzymania się w polskim kościele też nad trudnymi sprawami, po to, żeby je poodkrywać, żeby one ujrzały światło dzienne i żeby gdzieś, go, gdzieś to przekuwać. Skąd ta nazwa Odbudujmy domu. Wiesz co, to ja też bardzo lubię te nazwę. Ona została zaczerpnięta z księgi proroka Geusza prorok woła do Izraelitów, dzieje się to ponad 2,5 tysiąca lat temu, woła i mówi o tym, idźcie odbudujcie dom, mój dom, mówi w imieniu Boga, czyli woła, żeby odbudować świątynię. I to hasło odbudujmy dom to hasło, które dla nas oznacza odbudujmy dom spotkania z Bogiem. Dom spotkania z Bogiem, który powinien być, którym powinien być kościół, ale ten dom jest zburzony zarówno przez krzywdę, jak i przez wstrząs, który, którego mogą doświadczyć osoby widzące krzywdę innych. I to, co jest ciekawe w tym fragmencie proroka Geusza, to jest to, że prorok wzywa do tego, żeby podjąć odbudowę domu, i mówi, Wy leżycie tam, nie wiem, na. Y, prorok mówi tam, Wy y, y, macie swoje piękne domy, je, jecie dobre jedzenie, a ten dom jest w gruzach. Czyli mówi, troszczycie się o bezpieczeństwo finansowe, materialne, a nie zajmujecie się tym, co jest istotne dla Izraela. Akurat tutaj Ageusz mówi, ale my możemy sobie powiedzieć w kościele, y, to, co jest pierwsze, to jest to, żeby odbudować jakby tą przestrzeń spotkania z Bogiem, że bezpieczeństwo finansowe, materialne, ono jest czymś drugorzędnym, bo pierwszorzędnie jest to, żeby każdy, kto chce przyjść, mógł spotkać Boga i mógł spotkać go też we wspólnocie, w której będzie mógł mieć słuszne przekonanie, że nie stanie się nic złego, że będzie bezpieczny, a jeżeli Coś naruszy jego granicę, że uzyska odpowiednią pomoc. Pozwolę się, podzielę się z Tobą moim skojarzeniem. Być może będziesz miał nam w kolejne media do opowiadania, jeśli Ci podejdzie. Bo dom mi się kojarzy w ogóle z pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi. Znaczy się sobie, że no, no właśnie tak było na początku, kiedy nasi bracia w wierze sprawowali Eucharystię w pierwszych wiekach. No to oni nie mieli jeszcze zbudowanych kościołów. Najczęściej właśnie y, celebrowali Eucharystię w domu. Bo takimi, takie mieli zasoby, takie mieli możliwości. I zawsze sobie myślę, oczywiście to jest przekaloryzowane, to już tam Pismo Święto o tym mówi, że tak do końca nie było, o tych idealnych relacjach. Ale kiedy myślę sobie o domach, no to zawsze gdzieś łączy mi się to od razu z tym wymiarem relacji. Tych najbliższych, tych serdecznych, tych takich właśnie rodzicielskich, rodzeństwa. Jakby oczywiście mam świadomość tego, że to różnie bywa, ale co do zasady, nie? To, to jest to moje pierwsze skojarzenie. I mhm. jakimś moim takim dużym pragnieniem i, i dużą nadzieją w Kościele byłoby to, żebyśmy umieli tak budować ten nasz Kościół ludzki. Ludzkie, tą wspólnotę, żeby gdzieś te relacje takie między nami się w ten sposób odbywały. Na wzór, właśnie, zobacz, że od początku chrześcijanie czerpią z tego kontekstu domowego bardzo wyraźnie nazewnictwo. Przecież mówimy o sobie, że jesteśmy braćmi, mówimy o sobie, że jesteśmy siostrami. Trochę odchodzi to do, do lamusa teraz, ale tak jest. Tak, tak mówiliśmy przez 2000 lat. Więc być może jest taka opcja, żeby wrócić do tego myślenia. Wiesz co, no to też jest jakoś zawarte w tym tytule. Mówię o tym, skąd w ogóle wziął się pomysł. Natomiast rzeczywiście ty, ty mówisz o takich bliskich relacjach i to jest to w ogóle, co jest najpiękniejsze w kościele dla mnie. Bliskie relacje, które są zbudowane też na wspólnym dążeniu do celu, którym jest i bliskość z Bogiem, i dawanie sobie wsparcia, miłości. To jest ważne, ale dla mnie dom to też jest symbol współodpowiedzialności, że ja jestem w domu odpowiedzialny za siebie, ale też jestem odpowiedzialny za innych, którzy w nim mieszkają. I żeby ten dom był bezpieczny, potrzebujemy tego, żebyśmy razem jakby patrzyli na siebie z troską. Tak. A co więcej w dobrym domu rodzice zawsze wiedzą, że w którymś momencie dzieci wychodzą z tego domu i dają im wolność. Nie zatrzymują ich na siłę, nie ma żadnej takiej opresywności. Jest ten moment rozumienia granic. Tak. I to jest kolejny też czynnik, który wskazuje na bezpieczne duszpasterstwo. Mogę w nim być, ale mogę z niego odejść. W każdej chwili. No www.odbudujmydom.com To jest nasz, nasza strona, to jest adres naszego projektu, gdzie... Można, gdzie możecie Państwo posłuchać dużo więcej na te tematy, o których rozmawialiśmy z Dawidem. Jest dużo szczegółów na tej stronie, dużo rozmów, konkretnych opowieści. Bardzo Was nad... zapraszamy do też zgłębiania tego tematu i zobaczenia tego no, w całej pewnie szerokości. Myślę, że i tak do końca nie wyczerpałeś tego tematu w, w tym projekcie. Zawsze można więcej powiedzieć. To niewątpliwie. Mnie w ogóle fascynuje bardzo temat kontaktu duszpasterskiego. Mamy pomysł na kolejny projekt przeznaczony bardziej dla rodziców o wychowaniu dzieci do właśnie stawiania granic, do jak dzieci uczyć, nie wiem, spowiadać się tak, żeby z tego korzystać w najbardziej owocny i taki konstruktywny sposób dla siebie. Jak, yy... Powstrzymuję cię, wystarczy. To opowiesz mi o tym następnym razem, kiedy się spotkamy, żebyśmy nie przeholowali, bo mi się już otwierają pytania tam w tym więc to nie, 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 nie idźmy w tą stronę. Radził, na koniec, ostatnie moje pytanie. Czym dla ciebie jest wiara? Tak osobiście. Minę masz taką, jakbyś się nie spodziewał tego pytania. To błąd. Mhm. Wiara dla mnie jest re relacją z Bogiem, który chce mojego dobra, który nie zawsze jest widzialny, który nie zawsze jest widoczny, którego nie jestem w stanie dotknąć i zamknąć, ale że to jest też element czegoś, co w wierze dla mnie jest pociągające, Bo to jest przygoda, która się nie kończy, przygoda, w której mogę... Coraz to w nowy sposób widzieć siebie, Boga i ludzi dookoła mnie. I to jest przygoda, której nie realizuję sam. Wiara to jest droga, którą idę z innymi. Z kościołem. To ja ci życzę, żebyś miał tylko dobre doświadczenia kościoła i Wam również. I bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dzięki, Dawid. Dzięki, Wielkie. Dziękuję. Na dziś to już koniec. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału na aplikacjach podcastowych i komentowania odcinka na profilu facebookowym. Jeśli podobał Ci się dzisiejszy podcast, proszę udostępnij go osobie, którą może on zainteresować. Na kolejny odcinek Puzzle zapraszam w przyszły czwartek.